Siemano wszystkim, z tej strony Ceronix, przed nami luźne nagranie. Tak, zagramy sobie rankeda pierw. Jeśli wygramy, to mamy dodatkową gwiazdkę i przechodzimy do trzynastki, więc już jest spoko. I jeśli wygramy, to jeszcze dodatkowo dostaniemy 10 sztuk złota. Co da nam 100 sztuk złota? Co da nam pakiecik, oczywiście. I jeżeli wygrywamy ten meczyk, no to otwieramy sobie klasyczny pakiet. Oczywiście liczymy na legendy, jak zawsze. A co będzie? To pakiet ukaże. Dobra, łowca. Alex Borg. Mam nadzieję, że dobierzemy dobre karty na początek. Dobra. O, super. Możemy wymienić... To jest łowca. Wymienimy. To bym, kurde, zostawił. Ale 5 many, no. Trójkę zostawię na pewno. Te dwie wyrzucę na pewno. Nad tym się zastanawiam, ale jednak to jest 5 many. Dobra, wyrzucimy ją. Zostawimy tego apostoła. No i zobaczymy, co dostaniemy. Trójka, drugi apostoł, swipe, no i czarny rycerz. No średnio. Czarny rycerz nam tu pasuje. Swipe, no jeszcze spoko, bo jeszcze dwa pajączki mogą być z tego wilka. Zagonią. No dobra. No nie jest najgorzej. No czarny rycerz tutaj... Trochę nie pasuje, ale... Ale płakać nie będę. Przywitamy się ładnie. Odpowie, nie odpowie. Pan łowca o imieniu Alex Borg. Dobra. Miejmy nadzieję, że nasza będzie większa. Równe. No, też spoko. Na jedno wychodzi. Nie przywitam się. Nie będzie taryfy ulgowej ziomuś. Dobra, tradujemy tego. On będzie miał 3 many. Ma ziomka, który daje prowokację. Plus 2-2 chyba, czy plus 2? Jakoś tak, ale nie wiem, czy to jest zatrzymany. A, no dobra. On też jest. Czy mamy opcję, by go zabić? Nie mamy. Nawet jeśli walniemy go tym okrzykiem bojowym, to mu zostanie 1 HP. Więc chyba wolę zrobić takie coś, że... Czekajcie, żeby nie spierniczyć tego. W następnej turze mamy 4 many. Wyłożymy tą. Znaczy chciałbym wyłożyć tą. Zróbmy tak. Zróbmy tak. W następnej turze mamy swipe'a. Raczej nie wyłoży nic, co ma jeden zdrowia. No ale zobaczymy. No 4 many, tak? O! Super. Mam nadzieję, że w twarz. Aj! Gdyby w twarz ciachnął. No a ten by mógł ubić, tak? Tego apostoła się nazywa? Apostoł, tak. Dobra. Mamy swipe'a. Co tu jeszcze możemy? Mamy tego apostoła, tego tradenąć. Ten zostanie. Czy opłaca się swipe teraz? Wcześniej trochę. No zastanawiam się, zastanawiam się. Dobra, użyjmy tego. Nie mam pojęcia, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Dobra. Jego tura. I co teraz? Chyba to. W następnej turze, jeżeli się odkryje ten tygrys, to mu ciachniemy z tego. Ciachniemy go z gniewu. Sekret, kurde, dobra. Łowca jakie sekrety ma? Niedźwiedź 3-3. Zadanie damage'u wszystkim moim stronnikom. 2 damage'u, dobra. Próbujemy zrobić... No chyba ciachnąć tego. Jestem posłuszna. No tego nie przewidziałem akurat, nie wziąłem pod uwagę. Ale. On ma ten czar, który niszczy losowego wroga. Ale jeżeli wyłoży jednego, to go na pewno zniszczy. Chciałem wyłożyć tego, by się ładnie to wszystko wytradowało. Ale on może rzucić tamten czar.
Wyrzucę tego, też może użyć ten czar, ale jednak to jest mniej ryzykowne, bo już damy buffa Tchunowi. No i jest jakaś szansa, Na nikogo nie czeka. że nie ma tego czaru. No dobra, rzucamy tego ziomka. Coś więcej? Nic więcej. Koniec tury. Teraz mamy 7 many. Więc możemy tego drzewca, możemy. No zobaczymy pierwszego ruchu. Potem będziemy myśleć, dobra, jest kurde lew. Tygrys, lew, wilk. Co jeszcze? Może frytki do tego. Swipe by się przydał, nie ma swipe'a. Nie ma swipe'a, to robimy. No, trzeba się chwilę zastanowić. Możemy zniszczyć tego gniewem i apostołem. Zostanie nam 2 many. Możemy użyć tego, zostanie 4. Ale on będzie miał 2-2. Dwie hieny 2-2 i te zostaną. Więc chyba się zdecyduje na taunta. Jeszcze opcja jest z tym drzewcem. 2-2, 5-7. Spoko nawet. Nawet spoko. I chyba go użyjemy. Kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł. Bo on będzie miał 8 many. On może wyrzucić Na nikogo nie czeka. trzech tych. Trzy bestie, Rexara, coś takiego. Dobra. Albo Cynarius, albo drzewiec. Cholerka. Dobra. Jestem hardcorem. Ja pierdziu. Jeżeli ma tą kartę, o której przed chwilą mówiłem, to mamy problem. No, Houston, we got a problem. Big problem. Choć on tyle damage mi zada, że biada dla mnie. Dobra. Nie, za kolorowo. Naturalnie, kurde. Tego jeszcze bym chciał zabić, ale nie mam jak. I on jeden damage'u, jeden damage'u dodaje. Dobra. Ciulamy tego. Wypadamy drzewca. Bo nic innego nas chyba nie ratuje. Dobra, jak on go może tradeować? Tymi dwoma na przykład. Wyrzuci jeszcze tego, co szarży daje wszystkim bestiom. Lew pada, dostają dwie hieny. Damage jeszcze od tego, szarże od tego, co wyrzuci. Robi się tu gorąco! Nie wiem, za 4 manony jeszcze go wyrzuci. Jezusisku, co ten łowca porobił mi tutaj? Choć on mnie ściora jak nuba. No to chyba przegraliśmy. Wygrać nie mogliśmy. Nie mam nad czym myśleć już. Naturalnie. Nie ma jak tego wyrosnąć. Taunta za 4 mamy jakiegoś? Nie mamy. No dobra, no. Co tu można zrobić? Nic. Dobra, to zagramy jeszcze jeden meczyk. Miejmy nadzieję, że wygrany, ale już nie dostaniemy promocji do 13. No chyba, że nasz przeciwnik poszedł, ale nie poszedł. Da, dobre. Pozdrawiam. Zajebiste się mówi, kurde. No dobra, nie zawsze się wygrywa. Ty mi to nie miałcz. Tylko trzymaj kciuki, żebyśmy teraz wygrali, kurde. Dobra, coli się napije. Oczywiście 0 kalorii. Powinienem powiedzieć, że czarnego napoju gazowanego, którego skład wchodzi kofeina, żeby tutaj tego lokowania produktu nie było. Czy jak to na tych YouTubach? To działa mag. No nie proszę się, wręcz przeciwnie.
Zaczynasz pierwszy, czyli że mamy. Mamy mniej karty do wymiany. No ten średnio. To też średnio, bo nie mamy żadnej kreatury, przepraszam. No dobra, użyjemy kryształmany raczej. Za jeden many, 1-3. Jeszcze go zbufuję pewnie w następnej turze jakimś czarem. No harze, ciulniam go tym. Jeszcze jest opcja, żeby nie ryzykować. Nie wiem, czy to kurde dobry ruch, no. Zadałby ten 1-2 obrażenia. My byśmy mieli 4 many. Teraz co ja mogę? Użyć pusty kryształ many, będę miał 5 many. Użyć to. Walnąć mu w twarz. I liczyć na łód szczęścia i dostać apostoła. No chyba, że jego walniemy i w następnej turze też go z Hero Powera dobijemy, no ale to mamy 9 damage od szlama. Czy śluza, szlam. Dobra. Miejmy nadzieję, że szczęście się do nas uśmiechnie i dostaniemy apostoła. Dobra, on sobie wykorzystuje to, że ma jakiś stół. Przewagę. Dobiera sobie karty. No. Dziękuję bardzo. O to chodziło, o to chodziło. No i dobra. Ile ten mat ma kart? 3. Zaraz się dowiem, 8. Dobra. Kurde. Może i nie dobra. Co my możemy zrobić? Dać temu prowokację. Na demy czego jest niezbyt zadowalający. Możemy rzucić Sylwankę. Albo tego. Kurde no. Bym był na streamie, byście mi podpowiedzieli, czy Sylwankę, czy tego, czy kurde, czy kogoś innego. Ja chyba rzucę Sylwankę i on będzie chciał mi ją zabić, pewnie. Na nikogo nie czeka. Albo po prostu. No dobra, rzucamy Sylwankę. Tracę jeden punkt many. Gdyż mam 7 many, ona kosztuje 6. Jeden nam został, nic z tym nie zrobimy. Lecimy z turą. No i zobaczymy, jaki będzie ruch przeciwnika. 4-8. Co ty teraz zrobisz? Czy zabijesz mi Sylwankę? Aha, ominie turę i będzie liczył, że ja go zabiję Sylwanką. Chyba. I żadnej karty nie przejmę. Aha, albo zrobi tak po prostu. Po prostu, prosto z mostu. Przejąć go to raczej nie chcę. Zabić go mogę? Mogę go zabić. Dać jej 4 ataki. Nie, hawalny face. I pożegnamy się z Sylwanką. Po prostu użyję tego, użyję kryształ many. Też nie wiem, czy w szóstej turze się opłaca rzucać pusty kryształ many. Będziemy mieli 7-8. Bon. Kurde, no. No. Średnie te playsy. No dobra. Ciulamy w twarz. Ciulamy w twarz. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy używać pusty kryształ many? Czy po prostu czekać na 10 turę i wymienimy sobie karty? Chyba poczekam, no bo już 6, tak? Będziemy mieli 8. To nic nam na razie nie da. Będę miał 7. Dobra. Zostawiamy kryształ many. Czekamy na 10 turę, 10 kryształków. I będziemy dopiero myśleć. Dobra. Pan mrożący.
Cenarius. Co ty mi, Cenariusie, możesz tutaj zaproponować? 7 leci na hita. 6. Hemem. Dobra, rzucamy tego. Bo chyba nasz tchun nie ma zbyt dużego buffu. Teraz zobaczymy 10, no właśnie. To nie jest dużo. Hem. No wypadałoby to wygrać, no bo już jedno przegrano mamy. Jeżeli wygramy, no to otwieramy pakiecik. Oj, będzie na pieprzał czary. W 4. Aha, on zamraża. Boż. Cały stół zamrozi, no cały stół. Co robimy? Swipe'a w tego. Czy nie swipe'a w tego? Nie no, zróbmy tak, to swipe'a w tego. Co tu deszcz pada? No deszcz pada. Okno otwarte na roście, deszcz pada. Ale tu się gra. Gra się gra. Co robić? Starszy zmierzchu. Może temu prowokację dać. Też dobry patent. No. Tak chyba uczynię. Tudum. Czyżby owca? O Jezusi. Tak nie potraktować. Cenarius albo te dwie karty. Te dwie karty? Tak, to będą te dwie karty. Dobra, tchun nasz ma 14. Więc już nawet spoko. Ostatnio grałem, o matko, z kim ja grałem? Przeciwko komu? Potrzebujesz mojej pomocy. Nie pamiętam, kto to był. Chyba łowca, ale mogę się mylić. I jego tchun miał, żeby nie skłamać, 58 na 64 chyba? Masakra, użył tej postaci stronnika, nie pamiętam się nazywa, który podwaja okrzyk bojowy. Wyrzucił tą kartę, która niszczy przeciwnika. I tyle, ile ten przeciwnik miał, przepraszam bardzo, ataku i zdrowia, to tyle dodaje tchunowi. No i dwa razy zabrał, potem następną rzucił taką samą, która przejmuje ataki i zdrowie na tchuna. Na szczęście go nie wyrzucił, poddał się gościu, no ale masakra była. Dobra, co tu zrobić? Mogę buffnąć ich, żeby chłopaki se stali tutaj. Mogę dać dodatkowego taunta. Ale nie, ich po prostu buffnę. I lecimy z koksem, ja się coli napiję, bo już gardzioło mi wysycha trochę. Dobra. Jak sądzicie, wygram, przegram? Jeżeli przegram, to na pewno skoczę do toalety. No i gramy trzeci mecz, kurde. No trzeba wygrać, no trzeba wygrać, no bo co? Pakiet sam się nie kupi. Gra sama się nie wygra. Ojej. Aha. Tak mi robić, no. 6 punktów. No w sumie. No, co się stało? Coś jakby chyba się zlagowało, czy... O co chodzi? Coś tu się dziwnego wydarzyło. On uderzył tym czarem, czy...? Nie wiem, co się stało. Chyba błąd jak... Aż, co to nastąpiło ponad dołączenie do rozgrywki? Trwa wznawianie. A, uderzył, dobra, zniknął. Znaczy, no niedobre, no. Za bardzo mi się to nie podobało, no ale. Ale oni są zamrożeni. Używać tego ziomka. Chyba, że użyć go. I dać mu 10-5. Tylko, że to jest mak, no pierdzielnie mnie czarem i po nim. No co tu zrobić? Co tu zrobić, ziomuś? I on ma 7-7. Witaj. Kurde. Nie wiem, czy to będzie dobry ruch, dać mu 10-5. Ale 5-10...
przeciągać grę z magiem. Dobra, spróbujmy. Ryzyk fizyki. I tu zróbmy tak. Co mogłem pierw to zrobić. Bo nie wiadomo, co jeszcze dostanę. Gotowe. No w sumie. Może i takie rozwiązanie by było lepsze. A dobre zagranie, bo pewnie podpasowało. Może takie zagranie było lepsze, bo możemy tchuna w każdej chwili dostać. No właśnie. No tak, bo on ma przecież czary z tego. Aj, cero, cero. Jeszcze się dobije pięknie tym. Masakra. Antonidas. Ten się trzyma jeszcze. To co? To robimy tak. Full wypas. Nie wiem, to w twarz czy w tego typa? W tego typa. Dobra. Jedyna nasza nadzieja to przetrwać tą turę i dostać tchuna. Nie przetrwamy tej tury. 6, 12, nie przetrwamy. Dobra. Druga z rzędu przegrana. Ja skoczę szybko do kibelka. No bo muszę. A wygrać też muszę, kurde. Dobra, 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 szybko. Dobra, zaraz wracam. Biegiem lecę. Poczekajcie. Sorry was bardzo, ale pęcherz siła wyższa. Dobra. Gramy następny meczek rankingowy, który musi być już wygrany, bo ten odcinek będzie chyba zajmował milion gigabajtów. YouTube'a całego zaspomuje. 90 zł. Mamy dwie wygrane na koncie. Trzecią wygramy, mamy złoto, tak? 10 zł. I mamy pakiecik, którego bardzo chcemy otworzyć. Valera! Zachowaj czujność. Zachowaj czujność. Dobra, tchuna wymieniamy, tego wymieniamy, gniew zostawiamy. Koli się napijemy. Łobosz, Sylwanka, dobra. Krzewicielka zła, spoko. I zaczynamy pierwsi. Więc musimy turę już ominąć, bo żadnej karty za jeden nie mam. Czy mam? Nie, nie mam. Miałem wcześniej, nie pamiętam jak się nazywa, co? Albo zadaj dwa punkty obrażeń, albo przyzwij dwie sadzonki. To jest downy. Twarz tak obmają, że boż. No ale odłożyłem te karty. No i będziemy mu zmuszeni. No jeszcze tak, no ale nie ma co. Wyłożyć tą. Nie, nie, nie. Czekamy spokojnie, pozdrowimy. Pozdrawiam. Balerinkę. Kto chętny na przygodę? Pierwszy ruch przeciwnika, pierwsza tura Legendark. Aż gwoździe, nie normalnie. To Palladino. Łotr. Ty Łotrze jeden. Czy jesteś moim panem? Zróbmy tak. Bić go nie będę tym. Zatrzymany. No jeden damage'u ma, tak? No, dużo tutaj raczej nie zrobi, no chyba, że... Załatwię go. Chyba, że zrobi. Tak. Yeah. Zrobimy combo wombo. Kasum! Kasum! Kasum!
Czekaj. A nie, to i tak będę musiał użyć kryształu many, bo chciałem Hero Power i to... Nie, dobra. Lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak. Dwie karty w ręku. Trzecia tura. Ale trzeba wygrać, no pomimo tych dwóch kart w ręku. Nie chcę kupować faworku, wziąłeś pakiet, chcę kupić i go tworzyć. Ale mi faworki będę przyciskał. Dobra, trade, co tutaj ma? Tutaj są karty z kasy przeciwnika. No niechętnie ci moje karty daje, ziomek. Wiecie co? Jeżeli użyję plus 4 do zdrowia i prowokacji, to będzie bardzo głupi pomysł. I oleję go i walnę w twarz. To w sumie nie. Dobra, kurde, to już takie... desperacja lekka. Ciekawe, jaką moją kartę dobrą. 4 many. Jego, moja karta tutaj jest. Pod tu. To moja karta. Dziękuję. To w ogóle spoko karta jest, naprawdę. Za 4 many, 5-4, jeszcze monety dostaję. O, super. Tylko, że nie super. Bo długo ona nie pociągnie. Dobra, no walimy w twarz, mamy dwie prowokacje, to nie ma co bić takiego typa. No ile tych kart, panie, zostaw pan moje karty. Dobra, trzeba chyba zrobić takie lekkie combo-wombo. To będzie lepsze. On musi zaatakować tego. I... czy wyłoży jakąś kartę? Jeśli wyłoży, to ją mogę podjumać tą kartą. Patrz, już, kurde, mój gniew wykorzystał, no. No dobra, dwa te weszły, buchy. I chyba zakończy ruch, tak? Teraz by mi się gniew przydał na tego typa. Albo swipe. Albo cokolwiek, bo łapą go nie chcę bić, 5 damage'u. Ale Sylwankę stracić. Sylwan też dostanie 5 damage'u na twarz Sylwanki. Dobra, zobaczymy, czy coś zrobi w ogóle. Czy po prostu się uleczy i pozdro. Dobrym ruchem by było uleczyć tą postać, nawet nie chcę najeżdżać na niego. Bo bym musiał go zabić Sylwanką. No chyba, że gniew bym dostał, tak? A że nie dostałem gniewu, to lecimy. Co myślicie nad takim ruchem? Plus to rzucić i po prostu już wywierać presję. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie, zabiję go, dobra, zabiję go. Jeden many, kurde, bym wyłożył od razu tego typa. Czy po prostu olać tego i wyrzucić to. Dobra, to jest, kurde, albo głupota, albo głupota. Boż, trzeba wygrać, kurde, Felek, karto Felek. Valera, weź się poddaj, bądź dobra kobieta. Dobra, zrobiłem błąd. Właśnie go odczułem. Jednak powinienem go zabić, kurde. Ale dobra, mamy 7-6 na stole. Pokaż nie będę. Prowokację rzuci. Mamy czarnego rycerza. Najlepiej było tak, gdyby ona nic nie zrobiła. Ja bym sobie dobrał dwa kryształy many. Wyrzucił, użył tchuna. Face bym wygrał ładny, piękny. Dziękuję. Znowu ten typ, no. Ile można? Jeszcze za 4 many coś. Nie, no ale mamy, tak jak mówiłem, czarnego rycerza. Więc ciulamy go w ucho. Używamy Hero Power i wszystko na ryj leci. Kolanami na ryj. A tak. Dobra. Coraz większe szanse na wygrane. Mamy swipe'a, więc 4 damage'u, mamy tchuna. Czyżby pakiecik przed nami? Z chęcią bym otworzył.
zobaczył te 5 legend złotych, jakie dostaliśmy. Jezu, ile jeszcze, panie. Starczy panu tego damage'u, no ale wyczyścił. Dobra, zabijamy tego swipe'em. Tak, zabijamy tego swipe'em. I w następnej turze, jeżeli dostaniemy kartę, czwórkę albo trójkę, to wyłożymy chyba te dwie karty. Jeżeli nie dostaniemy, mamy tchuna. Ale na twoje ręki. Kurde, Ragnarosa może, co? Dobra, jest jakaś szansa, coraz większa szansa na wygraną. Ile on ma? 14, no za dużo nie ma. Gdzie mnie z tą kartą tutaj? W profilowe zdjęcie. Załatwię go na cacy. Ja cię załatwię na cacy, zaraz wiem. Ale mamy to. Kurde, nie wiem, ha, tchuna pierdzielny. Walimy tchuna. Mój sen się gotowe. Zaczyna się twój. No jak już bijesz te postacie, to byś wytradował ładnie, panie tchunie. Dobra, 4 życia ma, no. Kurde, nie jest dużo. Jeden swipe i po robocie. Ma uleczenie. To ma 6, to już mamy problem. Czarnego rycerza nie ma, więc może użyć jakiejś prowokacji. No cofnąć do ręki mi raczej tchuna nie cofnie. Co to może być jeszcze, kurde. Patrzcie, jaką kartę mi zajumał! Co za fragles! Jeszcze nie mam jak go zabić. Czekajcie, tutaj zabijam jednego, Hero Power nie da rady. Swipe! Dajcie swipe'a. Swipe'a. Kurde, za mało czarów w tym deku. Dobra, ale tragedii nie ma. Jest nawet całkiem spoko. Zabijamy. W sumie mogę dobrać kartę jeszcze. Czekajcie, kurde. Aż tak bardzo na zabiciu go mi nie zależy. Jeżeli bym trzasnął go za jeden, dobiłbym go Hero Power, to mamy 4 many w tyłek, ale możemy swipe'a dostać. Nie pamiętam, czy 2 swipe'a korzystaliśmy. Dobra, robimy tak. I prosimy o swipe'a. Scenarius. Przed chwilą był grany. Dobra, czekaj. Zrobimy tak. I prosimy pana, panią, aby się pan, pani poddała. Poddał. No come on. Będzie poddanie? No dawaj, Valera. Kurde, piwo ci postawił. No. No mamy 2 prowokacje, spoko. Mamy tchuna. Tyle możliwości. Najlepszą możliwością, proszę pani, będzie to. Już coś tam, kurde. Aha, jeszcze taką kartę nie podjumało. Dobra. Czyżbyśmy to wygrali? Wygrywamy to! Jest! No. No i kurde, przed nami pakiecik! Klasyczny pakiecik! W końcu. Dobre zagranie. 2 przegrane, 1 wygrana, no ale jest wygrana! W końcu. Dobra, mamy 100 zł, lecimy po pakiecik. Klasyczny, kupujemy. Moja metoda na kupowanie pakietów. Klikamy sobie 60 pakietów, żeby system zakumał, że może chce wykupić więcej. Kupię niby jednego na próbę. To system mi da dobrego, żebym kupił te. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Chwila prawdy. Otwórz pakiety.
a pakietów mam aż jednego. Abrakadabra, czary mary, dwie legendy, dwa epiki. Trzy legendy. Dobra, zwykła. Amok. Daj rannemu stronnikowi +3/+3 wojownik. Zwykła. Szlachetne poświęcenie. Sekret. Gdy wróg zaatakuje, przyzwij obrońcę 2-1 jako nowy cel ataku. Zwykła. Dusza kniei. Daj twoim stronnikom zdolność agonia, przyzwij drzewca 2-2. Zwykła. No i tutaj w tej karcie, co jest tutaj, cała nadzieja. Mściwy kowal. Szał. Twoja broń ma +2 do ataku. I legendarna, epicka czy rzadka? Rzadka karta. Zmyłka. Sekret. Gdy jakaś postać zaatakuje twojego bohatera, zamiast tego zaatakuje inną losową postać, łowca. I to na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczyska. See ya, na razie, hop.